autorzy Fejsa określają go trzema przymiotnikami. Polski, prosty i praktyczny. Czyli kiedy jesteśmy rodziną albo zespołem i znamy wzajemnie swoje style, no to możemy lepiej dzielić się obowiązkami, możemy efektywniej wykonywać działania, możemy też znaleźć przyczyny naszych niepowodzeń. Partner może być też takim człowiekiem, który będzie zacięcie walczył o coś bardzo ważnego, jeśli ktoś będzie właśnie łamał takie wspólne ustalenia i normy. Styl myślenia, czyli ten jeden, ten nasz główny, on się kształtuje w wieku przedszkolnym, a zatem jest jakąś sumą tego, co dzieje się w mózgu przed urodzeniem i tym, co się dzieje w pierwszych latach życia. Nowy język jest taką nową duszą, coś takiego, nie? Że jak znasz jakiś obcy język, to nagle po prostu otwiera ci się tak dużo, nie? To jakby znając inny język, jesteś w stanie zrozumieć kulturę tego kraju, sztukę, kulinaria, możesz podróżować, to jest jakieś niesamowite po prostu drzwi. Nauczyciele pracujący w ten sposób uczą dzieci, że nie chodzi o to, żeby tworzyć coś bez sensu, tylko że kiedy coś tworzymy, to to musi być po coś, dla kogoś, że można to sprawdzić, czy to ma sens, czy jest komuś potrzebne.